Minęła godzina 21, więc witam bardzo serdecznie w plociuchu, punktualnym plociuchu. Wreszcie udało mi się wrócić do normalnego trybu. Komentator był również o godzinie 17, mam nadzieję, że to docenicie. Inspiracją do dzisiejszego vloga jest znaleziona przeze mnie galeria zestawiająca 20 dziwnych japońskich, przepraszam, 20 dziwnych japońskich wynalazków. Jest to galeria już sprzed kilku lat i pomyślałem, że będzie świetnym przytykiem do zrobienia luźnego vloga z omówieniem tychże właśnie wynalazków, zwłaszcza, że jak się przekonacie, to 20 ostatni wynalazek jest naprawdę bardzo, bardzo dziwny. Jednocześnie pragnę przypomnieć, bo wideoprezentacją ciągle przybywa nowych widzów, że miałem już troszeczkę różnych vlogów na temat wynalazków i one wam się na początku pojawiły w formie miniaturek tutaj z prawej strony, na końcu będą jeszcze raz. Jeżeli macie włączone adnotacje, może sobie tam na nie kliknąć. Jeżeli nie, zapraszam do użycia kart i przejrzenia całej serii plociuch. Słuchajcie, pierwsza taki wynalazek, moim zdaniem, żeby było śmieszniej, całkiem niegłupi, jest to poduszka dla kobiet, które pragną się przytulić do męskiego torsu, ale niestety żywego męskiego torsu brak, albo jak to w Japonii czasem bywa, jest to pracocholiczny męski tors, ponieważ jak wiemy, w Japonii jest taki cholerny pracocholizm, że małżeństwa bardzo często widują się tylko w weekend, ponieważ w tygodniu pracują tak długo, że potem już się nie opłaca wracać do domu, tylko mam takie hotele kapsułowe, w których sobie no, przesypiają do rana, kiedy mogą znowu zacząć tyrać dla korporacji. Co gorsza, wielu polskim korporacjom, mam wrażenie, taki model bardzo się podoba. Znałem co najmniej jedną dużą korporację, która zrobiła bardzo popularną grę komputerową, w której były takie leżanki dla osób, które tak za bardzo się zacharowywały dla dobra tej korporacji, że po co już tam miał wracać na parę godzin do domu, skoro i tak nie dosypiają, to lepiej, żeby nie traciły tego czasu i się kimnęły w korpobiurze. Ale nieważne. Dla tych takich tych Japonek, bo mogły też przecież nie mieć faceta, rozumiem, że to był taki pierwszy powód, jest po prostu poduszka w kształcie półmęskiego torsu, czyli mniej więcej tak, że tutaj przecięty facet i tutaj ma jeszcze takie ramię. I taka Japonka może się tutaj ułożyć mniej więcej w to miejsce, bo tutaj jest przecież taki najlepsze przemiejsce, w które można sobie złożyć kobiecą główkę. Część podusi w kształcie rąki ją sobie obejmuje. Ona sama może sobie objąć ten tors. Ten tors jest taki nie za duży, w związku z tym łatwo można go sobie chwycić, objąć i jest bardzo fajnie. Moim zdaniem całkiem naprawdę niegłupi pomysł. Taka kobiecinka może się czuć taka bezpieczna, cieplusia, facet taki fajny, no tylko niestety on jest ubrany w taką koszulę, którą prawdopodobnie trzeba co jakiś czas prać, ale przecież poszewkę do normalnych poduszek też trzeba dbać, prać. Japończycy zadbali również o wersję dla facetów, tylko tutaj już widać, że oni są tacy troszeczkę dziwni, ponieważ no tak pomyślcie sobie przez chwilę, jak powinna wyglądać wersja takiej poduszki dla facetów. No, powinna być kawałek klatki piersiowej z tyckami, nie? No bo każdy normalny facet to chce się położyć i tam z tymi tyckami, prawda? No tytki są fanta, to jest w ogóle, no tak powinno to wyglądać, prawda? No ale nie, oni zrobili tą poduszkę w wersji dla mężczyzn w kształcie kobiecych nóg i to kobiety w taki specyficzny sposób siedzącej, jak siadają Japonki na filmach, czyli tak, ale na takich normalnych filmach, a nie tak dla zboczuchów, wy zboczuchy. Jak wam się teraz pomyślało o jakimś filmie dla zboczuchów, to się wstydźcie. No, nie wolno. A może wolno, wszystko jedno. W każdym razie no, te Japonki tak siedzą, że w zasadzie takie jakby, nie wiem, siedzenie, klęczenie z tyłkiem na piętach, cholera wie jak to nazwać. Wiadomo o co chodzi, prawda? No to właśnie się tak ucieli, że są same te takie nogi tak specyficznie w sposób złączone i tam sobie Japoniec może przytulić główkę. Ale nie no, bez cycków.
Dziwny naród, dziwny naród. Ja się nie dziwię, że w tym narodzie jest tak mało małżeństw, a nawet w małżeństwach jest tak mało seksu, że małżeństwa zamiast same ze sobą poćwiczyć linie równoległe, dochodzą do domów publicznych i mają nawet 7 różnych słów na dom publiczny i każdy z tych słów oznacza dom publiczny świadczący różnego rodzaju usługi seksualne, bo u nas to jest kilka tam słów, nam dom publiczny i tak dalej, nie? Ale to są te, ale tam nie rozróżniamy usług, ale nieważne. Słuchajcie, kolejny ciekawy wynalazek to jest, nie wiem jak to nazwać, tunel do parasola. Generalnie chodzi o to, że sam parasol nie wystarczy, ktoś się może bać deszczu tak bardzo mocno, że no nie chce, żeby na niego jakakolwiek kropla tego deszczu spadła, nawet gdzieś w okolicy kolana. W związku z tym jest normalny parasol. Ten parasol na końcach ma takie zatrzaski i do tych zatrzasków można przypiąć taki tunel z przezroczystego plastiku, który sprawia, że jesteśmy chronieni od deszczu, od stóp do głów. Powstaje taka jakby przenośna kabina prysznicowa odwrotna, bo w normalnej kabinie prysznicowej od góry mamy deszczownicę i chodzi o to, żeby nic się nie wylało poza, a tutaj mamy deszczownicę taką naturalną wszędzie indziej i chodzi o to, żeby nic nie dostało się do środka. Na pierwszy rzut oka nawet nie taki głupi wynalazek, no bo ktoś rzeczywiście może nie chcieć tak bardzo, prawda? Co z tego, że buty i tak sobie pomoczy? Co z tego, że jak się w tym przewróci, to może być niebezpieczne? Co z tego, że pewnie tam jest tak strasznie duszno, a w deszczu w ogóle jest duszno, bo mamy z miejsca większe nawilgocenie i jeszcze jak się taki duszny tunel zapuścimy, to prawie zawsze się spocimy, no ale przynajmniej się nie smoczymy. Kolejna wynalazek to jest wynalazek znowu poduszkowy. Tym razem jest to przenośna poduszka w etui przypominającej książkę. Rozumiem, że to jest dla Japończyków, którzy bardzo nie lubią swojej pracy za biurkiem, albo jeszcze bardziej tacy, którzy no, mają bardzo nudne studia, albo bardzo dużo się uczą i po prostu chcą sobie uciąć komara na zajęciach, jednocześnie mieć podusie, no a przecież nie będą chodzić z normalną podusią, bo się pan profesor przyczepi, no to noszą taką podusię, która udaje książkę. Potocznie tak na pierwszy rzut oka wynalazek super, gorzej tylko, że przecież i tak będzie widać, że ten ktoś śpi na otwartej książce, więc po cholerę, to nie wiem, to jest w ogóle, każdy student wie, że to się składa oczom mniej więcej tak, wkłada się o tutaj i w tym momencie mamy świetne podparcie do snu, jednocześnie zasłaniamy sobie oczy, w związku z tym profesor nie wie, czy my śpimy, czy tylko na przykład dumamy, bo się tak bardzo mocno wsłuchujemy, co ten pan profesor nam powiedział. No ale niestety, no Japończycy beznadziejni. Twoją drogą to jest dziwne, bo prawie zawsze to tak jest, że to biały człowiek jak ma jakiś problem, to wynajduje wynalazek i ma jakieś narzędzie, a Japończyk będzie do mistrzostwa opanowywał sztukę jakiegoś tam władania prostym narzędziem albo właśnie radzenia sobie bez narzędzia, tak? Dlatego też na przykład Japończycy są tacy mistrzami, wiecie, w tych sztukach walki i tak dalej i opanowali do mega mistrzostwa sztukę walki mieczem, nie? A myśmy wynaleźli broń palną. Konkretna rzecz, to jest fantastyczna rzecz. Słuchajcie, jak widzicie takie coś, to co wam pierwsze przychodzi do głowy? Bo dla mnie na pierwszy rzut oka naprawdę myślałem, że to jest przenośny pisuar. Autentycznie, ewentualnie jest taka zabaweczka, chyba to wymyśliła feministka jedna ze Stanów Zjednoczonych. W każdym razie to się nazywa przystawka do waginy, która robi z kobiety, którą umożliwia kobietom siusianie na stojąco. O, taki swoisty lejek, który kobitka tam może sobie przyłożyć wiadomo gdzie i dzięki temu może załatwić swoją potrzebę fizjologiczną na stojąco. Nie wiem, tam niektórzy twierdzą, że to jest na tyle wygodne, że to wcale nie musi chodzić o feminizm i inne takie głupie sprawy. Ja twierdzę, że jednak tak, no bo jakby to ładnie powiedzieć... No, później co? A jak nie ma kosza na śmieci, a zwykle nie ma kosza na śmieci, jak chce się załatwić potrzebę fizjologiczną w jakimś takim lesie czy coś, to co, takie obsiusiane potem nosić ze sobą? Nie, obrzydlistwa, przecież do lasu wyrzucić nie wolno, nieważne. W każdym razie to nie jest tego typu urządzenie, to jest mikrofon. Dlatego, że to jest taki mikrofon, który należy przywozić
mniej więcej tak do ust, żeby tłumił całkowicie dźwięki, ponieważ jest to mikrofon dla osób, które są uzależnione od karaoke, ale jednocześnie chcą sobie pośpiewać, ale tak pośpiewać, żeby nie przeszkadzać wszystkim dookoła. I to coś się przykłada tak do ust i to tłumi dźwięki. I tam sobie kobiecina coś tam śpiewa o tym, że przeleciał mały ptasek, bla 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 bla, Pikachu, komcie komcie, bam dziem dziem dziem, siusi siusi, a jednocześnie nikt tego nie słyszy, czyli jakby takie, można powiedzieć, dopełnienie słuchawek. Bo przecież słuchawki są głośnikiem, który jest po to, żeby no, sąsiedzi nie musieli słyszeć muzyki, którą my słuchamy, a tu jest mikrofon, który powstał po to, żeby sąsiedzi nie musieli słuchać tego, co śpiewamy. Jakby jeszcze ktoś wymyślił kabiny prysznicowe, w których które będą tłumiły dźwięk, żebym nie musiał słuchać, jak mój sąsiad z dołu śpiewa. Och, to by było wspaniale. Swoją drogą, mój ziomark ostatnio był w Japonii i zdradził mi kolejny mit na temat Japonii, bo okazuje się, bo on był tak, no nie tylko był w centrum Japonii, ale również był trochę na prowincji. I okazuje się, że to, co słyszymy o tych takich mega wypasionych, robotycznych kiblach, które robią wszystko, łącznie z masażem pośladków, a potem mówią nam, ile mamy czerwonych ciałek w moczu i tak dalej, udaj się do lekarza i tak dalej, to jest tylko w centrach, a tak na prowincji to nie mają nawet takich kibli jak my, tylko po prostu mają dziurę w ziemi i ręce facet sam. A propos faceta, ten facet, który wygląda jak taki słodziaczek, który się do kogoś modli, albo ewentualnie, nie wiem, no dobra, nieważne jak on wygląda, ważne, że to jest termometr. Takie coś zakładamy sobie na taką miseczkę do tych japońskich zupek i dzięki temu wiemy, czy jak ma zupa mniej więcej temperaturę, bowiem w zależności od tego, jak duża część tego ludzika będzie kolorowa, a nie biała, to znaczy, jaka jest temperatura zupy. Oczywiście można by to zrobić normalnie termometrem, albo można by po prostu włożyć tam palucha i sprawdzić, ewentualnie w jakiś inny sposób sobie poradzić, ale nie. Mamy takiego fajnego ludzika i ten ludzik się modli. I jak się wymodli, to później nam powie, jak tutaj mamy temperaturę zupki. Kolejna rzecz to jest pudełko na banana. Tak, takie dosłownie pudełko na banana. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że to jest jakiś gadżet erotyczny, no bo tam, wiecie, banan, to niektórzy ludzie podobno tego używają w jakichś takich dziwnych celach. Też gdzieś tam widziałem jakieś takie pudełka na te przyrządy, ale to jest pudełko na prawdziwego banana. No okazuje się, że Japończycy po prostu, no jakby to ładnie powiedzieć, no oni lubią sobie w domu obrać banana i nieść do pracy już obranego banana, no bo przecież skórka od banana, takie naturalne zabezpieczenie tego banana, którego przez tyle tygodni, czy może nawet miesięcy zabezpieczało i wszystko było okej, okay, no to tu jest nie okej, okay, trzeba tego banana w domu obrać, potem wrzucić do plastikowego pudełka i potem już mamy banana obranego, nie musimy go obierać. Za to musimy wymyć takie pudełko od banana, które przecież jak tam czy jakieś tam było, no to ten teraz. Nie wnikam. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, zapalniczka słoneczna. Tak, składa się takiego trzymadełka, lupy oraz uchwytu do papierosa. Wkładamy papierosa, odpowiednio ustawiamy względem słońca i czekamy, aż nam słońce zapali fajka. Moim zdaniem bardzo dobry wynalazek dla ludzi pragnących się odzwyczaić od palenia. Bo jak będzie pochmurno, to się nie zapali tego fajka. Poza tym trzeba poczekać, to może nam się odechce palić już tego fajka. Bardzo fajna rzecz, full ekologiczna wersja. Kolejna rzecz, pamiętacie, jak mówiłem, jak bardzo zapracowani są Japończycy? No to oni są tak zapracowani, że jak nie pracują, to trzeba spać. Jak mówił Wuko Dakainen z powieści Grzędowicza, śpij zawsze, kiedy możesz, nie wiadomo, kiedy trafi ci się kolejna okazja. No i tutaj właśnie jest urządzenie dla ludzi, którzy muszą dokładnie tak samo i chcą spać wszędzie, gdzie się tylko da, nawet w metrze. Urządzenie składa się z kasku, mniej więcej takiego jak kasku budowlanego, drążka oraz gumowej sawki takiej jak mniej więcej z mamki, czyli z takiej gruchy do przepychania kibli. Oraz tutaj z przodu mamy taką karteczkę, na której informujemy grzecznych współpasażerów, na której stacji chcielibyśmy wysiąść. Zakładamy to i mamy już trzymaną głowę,
w tym momencie możemy się tak oprzeć na tym kasku, zapadamy w sen, mili współpasażerowie patrzą, że chcemy wysiąść na stacji, nie wiem, tam Hondziu, czy nie wiem, tam Wawrzyszew, bo jak jesteśmy w Polsce na przykład, i patrzą, a kurczę, tutaj już następna stacja Wawrzyszew, budź się pan, stacja Wawrzyszew, albo jak ktoś jest wredny, to krzyczy nam ducha, kanar! I wtedy jest ktoś wredny, ale sam wynalazek naprawdę mi się podoba. Kolejny wynalazek to musi być wynalazek japoński. To jest wynalazek właśnie odwołujący się do tej takiej manii toaletowej Japończyków, czyli generalnie kibel klęcznik. Chodzi o to, że jakbyście chcieli sobie uklęknąć przed klopem albo uklęknąć sobie przed pisuarem, to dzięki temu możecie zrobić to wygodnie, no bo macie tam wyściełane i tak dalej, żeby było śmieszniej. To chyba nie chodzi tylko o to, że ktoś się może chcieć do tej toalety modlić, albo nie wiem, co tam jeszcze można robić do tej toalety, ale chodzi o to, że jakby to ładnie powiedzieć. Dobra. Typowy facet, jak załatwia potrzebę fizjologiczną na stojąco, to ma strefę rozbryzgową, nie? I z tego na przykład powodu każdy normalny facet, jak wchodzi do toalety z pisuarami, to każdy normalny facet, którego pisuara zajmuje? No najdalej od tego, który jest aktualnie używany, bo jak tamten sika, to żeby coś na nas nie spadło, nie? No. No to, a wiecie pewnie z lekcji fizyki, że im z wyższej wysokości cież spada, tym większy jest rozbryzg, prawda? No to jak taki koleś sobie klęczy przed pisuarem, to wtedy ma mniejszy rozbryzg. Oczywiście jest to żenujące, starałem się być po prostu śmieszny. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, młynek do masła. Rzecz na pozór totalnie absurdalna, po cholerę ktoś miałby mielić masło w młynku po to, żeby na kanapkę nie wychodził kawałek masła, tylko żeby wychodziły takie bardzo, bardzo wąziutkie, nazwijmy to, włosy z masła. Czasem to jest bardzo przypomina, czasem są takie specjalne młynki do sera, że są wykorzystywane przez ludzi, którzy robią bardzo dużo, znaczy bardzo często bardzo małe pizze. Im się nie chce tak normalnie na tarce ucierać sera, tylko wkładają sobie kostkę sera do takiego młynka, cyk, 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 i wychodzi, są takie wąsy serowe, które się kładzie na pizzę. Tutaj jest tak samo z masłem. Wbrew pozorom to wcale nie jest głupie. Jeżeli ktoś ma chłodno w mieszkaniu, albo masło trzyma w lodówce, no bo masło w sumie chyba się powinno trzymać w lodówce, bo jak nie trzymasz masła w lodówce, to tam się z nim dziwne rzeczy dzieją, zwłaszcza jak jest lato, no to trzymasz sobie takie masło w lodówce, jak na przykład jeszcze w zimę trzymasz to masło w lodówce, no to ono jest takie skawalone, nie? Nie chce się rozsmarowywać. Odkrajwujesz jest kostkę tego masła, próbujesz trzeć o tą kanapkę, ale trzeba włożyć bardzo dużo siły, w związku z tym ten chleb ci się rozciapsuje, dziury ci się robią, a co zrobić, żeby ci się mniej robiło? No to się tak uciera takie same, tak nożem się skrobie to masło, żeby tylko tak po wierzchu, bo wtedy jak będą takie węższe paski, to one się łatwo rozsmarują. I właśnie w myśl tej zasady, takie w ogóle bardzo, bardzo cieniutkie wąsy, do nich dotrze ciepło jeszcze szybciej, bo będzie większa powierzchnia docierania ciepła z otoczenia i tyle. I po prostu łatwiej się to rozsmaruje. Kolejna rzecz to są... Może pamiętacie kiedyś, mam nadzieję, że nigdy tego nie używaliście, ale generalnie jak też podsłuchać sąsiada, to można to zrobić przez szklankę. Na przykład jak twój sąsiad z dołu, nie wiem co on tam może robić, na przykład znowu próbować poderwać jakąś babę na litość, ale już się nauczy, żeby nie robić tego na cały regulator przez gaz, bo ktoś może na przykład to później śmieszkować sobie, albo sąsiad z naprzeciwka zacznie to nagrywać na kamerę, to on dzwoni się żalić do tej swojej kobity w domu. I ktoś na przykład może przez szklankę chcieć to podsłuchać. No to dlaczego? No bo wtedy jak jest większe, to tam więcej dźwięków dociera. No i dla Japończyków wymyślono właśnie takie urządzenie od razu na dwiema małżowiny uszne i z takimi wielkimi miseczkami, żeby było jeszcze więcej tutaj pałąkiem do noszenia i dzięki temu żaden dźwięk nam nie ucieknie. A propos jedzenia, to jest dla ludzi, którzy lubią sobie japońskie zupki zjeść. Nie pamiętam, kurde, jak to się nazywa, mimo że przedwczoraj mi kumpel mówił,
W każdym razie, no, jak ktoś je tą, tą, ma taką, tutaj jest taka nakładka na twarz, dzięki której jak nie trafimy tymi nudlami czy czym innym tam do ust, tylko tak tutaj, to się nie pochlapiemy. Trochę taki śliniaczek, nie? Tylko, że nie tutaj, tylko tutaj sobie chronimy. Słuchajcie, a to jest gorset z sejfem. Sejfem i, żeby było śmieszniej, zamkiem czasowym. W tym wypadku tutaj w sejfie jest trzymany pierścionek, ale można przecież tam próbować włożyć coś innego. I mamy zamek czasowy i jest trzymane. Można tam, nie wiem, próbować zbywać obrączki włożyć, albo cholera wie, wolę nie myśleć. Kwadratowy arbuz. Słuchajcie, autentycznie były próby wyhodowania kwadratowego arbuza. No nie próbowali to zrobić w ten sposób, że jak taki arbuzik był mały, to wkładali go w taką formę, która mu wzrost ograniczała i że ten arbuz niby będzie przyjmował kształt tejże formy, bo uznawali, że kwadratowy arbuz jest bardziej fajny, no bo kwadratowego arbuza łatwiej podzielić. Beznadziejne, nie? Nieważne. To jest urządzenie, słuchajcie, które, jakby to ładnie powiedzieć, w galerii jest napisane, co to jest. No to ja służę opowiedzeniem, co to jest. Słuchajcie, to jest wziernik do autodiagnostyki. Wbrew pozorom to nie jest jakaś taka brzydka zabawka, tylko chodzi o to, że na przykład jesteś lekarzem, tak? Jesteś lekarzem i ucho cię coś boli. No i chcesz sobie sam zdiagnozować ucho. No bo dlaczego masz dawać zarobić innemu laryngologowi, skoro możesz próbować zdiagnozować się sam? Albo na przykład jesteś nowoczesnym Japończykiem i sobie wygooglałeś tam, jak wygląda ucho tam w środku, zdrowe, chore, i będziesz się sam leczył. No to w związku z tym przed sobą trzymasz taki coś, w czym jest taki malutki monitorek, gapisz się w ten monitorek, a drugą ręką masz małą kamerkę, którą wsadzasz sobie do ucha i dzięki temu możesz zobaczyć, jak twoje ucho wygląda. Dzięki temu możesz też spojrzeć, jak wygląda wnętrze twojego ucha, możesz sobie spojrzeć, jak wygląda wnętrze twojego gardła, możesz też spojrzeć, jak wyglądają inne wnętrzności twojego ciała, jeżeli jesteś zboczony. A propos toaletowej, zasobnik na papier toaletowy, który jest zawsze, bo nosimy go na głowie. Poza tym, że wygląda brzydko i jest nieporęczny i beznadziejny, wszyscy będą się z nas śmiać, to przynajmniej zawsze mamy koło siebie srajtaśmę i już nie ma tego problemu, że idziemy do publicznej toalety i mówimy, że pani, nie ma papieru. Papier mamy zawsze ze sobą. Może się to też przydać osobom, które wiecznie chorują na katar. Kolejne urządzenie, które ma nam pozwolić spać w czasie jazdy pociągiem, tym razem w wersji stojącej. Mamy tutaj taką obejmę, która nas od dołu obejmuje. Wkładamy w to głowę, opieramy się i śpimy. Ja bym się bał. O ile tamta na siedząco jeszcze jako tako, to tutaj autentycznie bym się bał, że może tam nam się to przewrócić lub coś innego się zdać. Poza tym no nie ma tej karteczki, kiedy nas obudzić i co będzie, jak prześpimy. Masakra. Kolejna zabawka to jest urządzenie do autozakreplania kropel do oczu. Po prostu jak ktoś ma problem zrobić o tak i sam sobie zakroplić, to zakłada sobie takie okularki i wkrapla sobie do takiego lejka. Wbrew pozorom wcale to nie jest takie głupie, bo ja przynajmniej mam taki odruch, że w momencie, w którym ta kropla już ma mi tu wpaść do oka, to natychmiast zamykam oko i nic mi nie wpada, a tutaj dzięki temu, że jest okular, później jest jeszcze ten plastik jest taki przytłumiony, to w sumie człowiek nie wie, kiedy ta kropla wpada i może to nawet paradoksalnie działać. A teraz coś, czego byście się nie spodziewali. Słuchajcie, ta galeria została utworzona w 2014 roku i wtedy to, co teraz widzicie w prawym górnym rogu, było uważane za jeden z 20 najgłupszych japońskich wynalazków, które nie mają totalnie żadnego zastosowania. Tym czymś jest selfie stick. Proszę bardzo, po raz kolejny człowiek się pomylił. Mam w plociuchu między innymi wzmiankę, cały plociuch poświęcony takim największym pomyłkom. I tam między innymi jest o artykule niemieckiego czasopisma z lat 90., które przewidywało, że internet się nie przyjmie, że to jest taka chwilowa fanaberia i nic z tego nie będzie.
Selfie sticki też się miały nie przyjąć. A teraz są tak popularne, że ludzie przez to cholerstwo giną. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli vlog się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę. Zachęcam też do komentowania. Pamiętajcie, że każda łapka w górę i każdy komentarz sprawia, że vlog jest lepiej pozycjonowany. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich vlogów. Najlepiej w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playlistach liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!